Słyszeliście kiedyś o syndromie DDA? Szacuje się, że nawet 5 milionów ludzi w naszym kraju może zmagać się z trudnościami, które zbiorczo określa się syndromem dorosłych dzieci alkoholików. Oczywiście, natężenie tych objawów i sposób funkcjonowania w dorosłym życiu takich ludzi może być bardzo różny. Niektórzy radzą sobie naprawdę dobrze i po pokonaniu pewnych przeciwności udało im się zbudować całkiem szczęśliwe, satysfakcjonujące życie. Wielu innych jednak niestety zmaga się z bardzo poważnymi problemami, które nie pozwalają im poukładać sobie w zdrowy sposób życia. Czym zazwyczaj objawia się syndrom DDA, jakie są najczęstsze związane z nim problemy? Dlaczego niektórych ludzi dotyka on tak mocno, podczas gdy inni radzą sobie z nim całkiem nieźle? Od czego to może zależeć? Jeżeli chcecie lepiej zrozumieć mechanizmy kierujące dorosłymi dziećmi alkoholików, to zostańcie ze mną. A po więcej informacji i przemyśleń na temat różnych ważnych psychologicznych zagadnień, również poleceń z zakresu literatury, przemyśleń filozoficznych, zapraszam też na mój Instagram. E, profil to Człowiek Absurdalny. Myślę, że wartościowe uzupełnienie tego, co dzieje się tutaj na kanale. Przy okazji materiału o wewnętrznym dziecku, wspominałem Wam już o nowej książce fińskiego psychoterapeuty Tomiego Helstena, Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików. Będę się posiłkował tą książką podczas dzisiejszego odcinka, bo przyznam, że po pierwsze poruszyła mnie ona mocno, ale też pokazała dużo różnych właśnie mechanizmów, szczególnie tego środowiska rodzinnego, które wpływają na to, że ten syndrom DDA się rozwija. Ja w dzisiejszym materiale będę się koncentrował na opisie tego zjawiska, jakim jest syndrom, nie na wychodzeniu z niego, bo to też bardzo obszerny temat. Poprzedni odcinek właśnie o tym wewnętrznym dziecku, tej pracy z wewnętrznym dzieckiem, oparty też o tą książkę Wsparcie dla... DDA, bardziej koncentruje się właśnie na, na sposobach poradzenia sobie z tą trudną przeszłością, na naprostowania tego swojego życia, jeżeli ktoś wychowywał się właśnie w takich trudnych warunkach, więc wszystkim, których w jaki sposób ten temat może dotykać, lub może interesować, bardzo mocno polecam tą książkę. Myślę, że jest niezłym krokiem, żeby też lepiej zrozumieć, co się dzieje, co się działo w naszym życiu, co się dzieje w naszym świecie wewnętrznym i co możemy robić, żeby, żeby zawalczyć o siebie, żeby wrócić do takiego jak najbardziej zdrowego, jak najszczęśliwszego życia. Link do tej książce jest, do tej książki jest w opisie tego odcinka. Będę posługiwał się kilkoma cytatami dzisiaj. Rozdział pierwszy. Czym jest syndrom DDA? Syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, to jak sama nazwa wskazuje przypadłość ludzi, którzy wychowywali się w rodzinach, w których nadużywano alkoholu. Ale warto się w tym miejscu zastanowić, co to znaczy nadużywać alkoholu, bo wbrew pozorom nie jest tak łatwo o definicję, o rozgraniczenie, do kiedy spożywanie alkoholu jeszcze mieści się w jakichś zdrowych granicach, a kiedy już zaczyna się prawdziwy problem. I często podkreśla się, że nie chodzi tutaj wcale o ilość, ale bardziej o stosunek do, do alkoholu albo jakiejś innej używki, bo to wcale nie musi być konkretnie alkohol, o takie schematy emocjonalne, które tutaj. Występują I bardzo podoba mi się akurat definicja z książki Tomiego Helstena, którą chciałbym teraz przytoczyć. Ten, nad kim kontrolę przejął alkohol, zezwala mu na kierowanie całą resztą swojego życia. Ojciec, we wziętej tu za przykład rodzinie, znalazł się z czasem w sytuacji uniemożliwiającej mu sprawowanie rodzicielstwa, od którego krok po kroku coraz bardziej odstępował. Podejmowaniem decyzji w tej mierze zajął się jego nauk. Nie będąc świadomym tego, co naprawdę się z nim dzieje, próbuje usprawiedliwiać swoje postępowanie, a to ciężką pracą, a to znów nieudanym małżeństwem, trudnym dzieciństwem czy nieprzychylnym mu szefem. Najważniejsze jest jednak, że nie rozumie prawdziwej przyczyny swojego picia oraz nie przejawia zbytnego, zbytniego zainteresowania, by jej dociekać. Jak łatwo się domyślić, wychowywanie się w otoczeniu takiego człowieka, sytuacja, w której jest on dla nas no, tą jedną z najważniejszych osób, szczególnie w tej pierwszej części naszego życia, jest naszym rodzicem, jest niezwykle toksyczna, podkopująca, niszcząca dla naszego rozwoju. Teraz tutaj właśnie nie musi wcale chodzić o alkohol czy czy to może być jakaś inna używka. Chodzi tutaj o ten taki dysfunkcyjny schemat, który zachodzi, którym zaczyna z czasem przesiąkać cała rodzina, bo to też jest istotne, że zazwyczaj problem niejako zaczyna się od tej jednej osoby, na przykład z problemem alkoholowym, ale później na przykład powstaje współuzależnienie u partnera, o ile on sam nie jest od czegoś jeszcze uzależniony i to jakby współuzależnienie też przelewa się dalej na kolejnych członków rodziny, na dzieci, które wychowują się w tej takiej toksycznej, niszczącej atmosferze. To jakie są cechy syndromu dorosłego dziecka alkoholika? Nieumiejętność nawiązywania intymnych związków i obawa przed utratą własnego ja w bliskich związkach uczuciowych. Obawa przed zdemaskowaniem własnej nieatrakcyjności i przed porzuceniem. Ukrywanie uczuć i podatność na zranienie. Obawa przed sytuacją konfliktową i gniewem. Kłopoty z odpowiedzialnością. Nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub uchylanie się od niej. Poczucie odmienności i izolacji od ludzi. Nieumiejętność radowania się i bawienia. Trudności w odróżnianiu tego, co normalne, od tego, co nienormalne. Szukanie trudności i kryzysów zamiast spokojnego życia. Nadmierne poczucie lojalności. Obawa przed utratą kontroli. Tendencje do kłamstwa bez powodu, nawet wtedy, gdy łatwiej byłoby powiedzieć prawdę. Skąd się biorą właśnie takie zachowania i schematy? Rozdział drugi. Co powoduje rozwinięcie się syndromu DDA. Pierwszy najbardziej oczywisty problem, który rzutuje później na dorosłe życie dziecka, jest to, że jest ono zaniedbywane w takiej rodzinie, tak zaniedbywane fizycznie, materialnie jak i psychicznie, emocjonalnie, po pierwsze przez tego rodzica, który jest uzależniony, no bo on na niego nie można liczyć, on z tych obowiązków stopniowo się wycofuje albo jest wręcz w nich w jakiś sposób niebezpieczny. Drugi rodzic, jeżeli jest tylko współuzależniony, to bardzo często sam nie radzi sobie ze sobą w tej całej sytuacji. Sam podupada psychicznie i też albo nie ma czasu, albo nie ma energii, albo nie potrafi już po prostu zajmować się na takim odpowiednim poziomie, dawać tego całego niezbędnego wsparcia i opieki dziecku. Do tego pojawiają się często powiązane z chorobą alkoholową problemy finansowe kłótnie, awantury, czasami nawet przemoc. Jeżeli nawet jej nie ma lub występuje ona bardzo rzadko, to i tak w domu panuje cały czas atmosfera napięcia, niepokoju, bezradności, strachu i smutku. Życie dziecka w rodzinie, w której choćby jedno z rodziców jest alkoholikiem, to pasmo ciągłych strat i rozczarowań. Sobotnia wycieczka na ryby, obiecywana chłopcu od miesiąca, nie odbyła się, bo tata zapomniał w ogóle wrócić po pracy do domu. Zabawa w szkole, na której dziewczynka miała grać główną rolę w ćwiczonym od pół roku przedstawieniu, o którym tyle się przecież mówiło, no cóż, mama zapomniała przyjść. Z planowanych wakacji w domku letniskowym nad jeziorem trzeba było nagle zrezygnować, kiedy okazało się, że tata, nie mówiąc nic rodzinie, sprzedał domek, popadłszy w nieoczekiwane finansowe tarapaty. Ogromnym problemem ludzi dotkniętych syndromem DDA jest też bardzo niskie poczucie własnej wartości, bo wynoszą oni ze swojego domu bardzo negatywny obraz własnej osoby. Ta atmosfera panująca w domu z problemem alkoholowym nie sprzyja też budowaniu pozytywnych doświadczeń w kontaktach generalnie z innymi ludźmi. Aby to, co w człowieku bezbronne i najłatwiejsze do zranienia mogło istnieć, musi otrzymać akceptację starszego pokolenia. Dziecko postrzega jako dozwolone tylko to, co widzi w lustrach, które stanowią rodzice. Wobec faktu, że w rodzinie dotkniętej alkoholizmem energia rodziców związana jest głównie z tym właśnie problemem, najczęściej lustra albo sprawiają wrażenie mrocznych i niemiłych, albo spełniają swoją funkcję zaledwie częściowo. Typowe dla DDA jest to, że na co dzień funkcjonują oni w takim trybie niejako ciągłego czuwania, odczuwanego niepokoju. Bierze się to z tego, że dzieciństwo przyzwyczaiło ich do takiego trybu walki, przetrwania. Ciągłej niepewności, ciągłego bycia przygotowanym na to, co się ma za chwilę wydarzyć, i jako człowiek po prostu po latach takiego doświadczenia nie potrafi się później wyłączyć i przestawić na normalne funkcjonowanie. Częste jest też, tak jak wspominałem, branie na siebie w dorosłym życiu nadmiernej odpowiedzialności. Wynika to z wyuczenia się takiej sytuacji, że kiedy jako dziecko miało się niefunkcjonalnych rodziców, jednego uzależnionego, drugiego nieradzącego sobie z tą całą sytuacją, to. Często wchodziło się w tą taką rolę jakby rodzica, jakby opiekuna nawet tych, tych swoich rodziców, brało się odpowiedzialność czasami za rodzeństwo, za dom, co absolutnie nie powinno być nigdy, odpowiedzialnością dziecka i takie skrzywione podejście właśnie do tego, co jest w tej sferze osobistej odpowiedzialności, z człowiekiem również niestety potrafi zostać na, na całe życie. Rozdział trzeci. Rolę w rodzinie z problemem alkoholowym. To, jak rozwinie się człowiek w życiu dorosłym obarczony syndromem DDA, może też bardzo zależeć od tego, jaką rolę pełnił on w tym niejako dysfunkcyjnym systemie rodzinnym. I tutaj yy, mówi się czasami o takich czterech dość typowych rolach: one oczywiście mogą się wzajemnie przeplatać i przenikać. Pierwsza to tak zwany bohater rodzinny. Rolę tę pełni przeważnie najstarsze dziecko: Jest wzorowym uczniem, nie sprawia kłopotów wychowawczych, rezygnuje z ważnych dla siebie celów, by godzić rodziców. Pomaga młodszemu rodzeństwu przy odrabianiu lekcji. Sprawuje opiekę nad młodszym rodzeństwem. Nakłada na siebie wiele obciążeń, by pozostali członkowie rodziny mieli lżej. Nie płacze, nie okazuje bólu. Nie okazuje na zewnątrz swoich uczuć, ponieważ się ich wstydzi. Uważa, że jest jedyną dorosłą osobą w rodzinie. Tak zwane niewidzialne dziecko. Uważa się, że takie dziecko jest często smutne lub jak na swój wiek bardzo poważne. Posiada własny świat fantazji, wyimaginowanych przyjaciół. Izoluje się od innych rówieśników. Najlepiej czuje się samo, nie potrzebuje kontaktu z innymi. W momencie, kiedy coś złego dzieje się w domu, udaje, że wszystko jest w porządku, bądź potajemnie płacze. Ma problemy ze snem oraz ogólnie obniżoną odporność organizmu. Perfekcyjnie opanowuje zasadę trzech nie nikomu nie ufać, niczego nie mówić, niczego nie odczuwać. Trzecia rola to kozioł ofiarny. Często wyładowywane są na nim emocje. Rodzice wmawiają takiemu dziecku, że są z nim problemy wychowawcze. Przy każdej okazji bez powodu jest obwiniane i poniżane. Dzieci takie często dość wcześnie sięgają po używki. Charakterystyczny jest bunt przeciwko zasadom narzuconym przez dorosłych. Dziecko uznaje zasadę, że zawsze wygrywa najsilniejszy. Maskotka. Inaczej określana jako błazen. Dziecko staje się ozdobą rodziny. Jest urocze, rozładowuje napięcia w rodzinie. Nikt go nie traktuje poważnie. Traci granice, co jest poważne, a co jest żartem. Uznaje się go za pośrednika w rodzinnych konfliktach. Rozdział czwarty. DDA w relacjach. Jeden z obszarów życia, na który bardzo mocny wpływ ma syndrom DDA, są oczywiście relacje z innymi ludźmi. Warto zauważyć, że wśród DDA występuje wysoki poziom samotności. Prawie 50% nie jest zaangażowana w żaden stały związek, a aż 1 trzecia małżeństw takich osób kończy się rozwodem. Dzieje się tak, ponieważ DDA boją się, że przeniosą toksyczne schematy, które panowały u nich w domu, do swojego potencjalnego związku. Jest w nich zakorzenione przekonanie, że w małżeństwie możliwe jest tylko wzajemne krzywdzenie się. Zauważa się, że część DDA nie podejmuje się roli partnera i rodzica, ponieważ zakodowane ma, że ich podstawową rolą jest być dzieckiem swoich rodziców. Ich najważniejszym zadaniem życiowym jest opieka nad rodzicami. Takie osoby mogą często nawet mieszkać oddzielnie, ale i tak kilka razy w tygodniu będą odwiedzać swoich rodziców, będą cały czas do nich dzwonić, chociaż nawet jeżeli to nie są osoby starsze czy wymagające takiej opieki, wymagające takiej pomocy. Podczas terapii często uświadamiane są takie przekonania, że jako, taką, jako takie najważniejsze zadanie życiowe takie osoby postrzegają być dobrym dzieckiem, a jeżeli chodzi o postrzeganie rodziny, to tą najbliższą, najważniejszą rodziną prawie nigdy nie jest. Partner, mąż, żona, tylko przede wszystkim rodzice, później ewentualnie rodzie, rodzeństwo czy własne dzieci. Rozdział 5. Co chroni przed syndromem DDA? Na koniec, żeby nie było tak negatywnie i pesymistycznie, chciałem nawiązać do ciekawych badań. Możecie o nich poczytać, w razie czego link do nich jest w opisie tego odcinka, które analizują zjawisko tzw. dzieci odpornych i. Doszukują się, gdzie w ludziach może kryć się właśnie ta odporność, w jakiego rodzaju zasobach, w jakiego rodzaju życiowych wydarzeniach, które sprawiają, że niektórzy, jakby taką trochę suchą stopą, przechodzą przez te ciężkie doświadczenia domu rodzinnego i mimo tego, jak mieli ciężko na początku, bardzo dobrze, bardzo dobrze sobie później w tym dorosłym życiu radzą. Badania zwracają najczęściej uwagę na cztery obszary: są to kompetencje społeczne, umiejętności i różnorodne sposoby rozwiązywania problemów. Autonomia, poczucie celu i sensu. Jak rozwijać te obszary to bardzo złożony wątek, myślę, że na co najmniej jeden dodatkowy odcinek, ale co ciekawego zauważają badacze, to że niesamowicie kluczowe dla ich rozwinięcia są druga i trzecia dekada naszego życia, czyli nasze lata nastoletnie, to co się wtedy z nami dzieje, no i to kiedy mamy od 20 do 30 lat. Druga dekada jest tak ważna, ponieważ to specyficzny okres rozwoju, w którym jednostka podejmuje próby przechodzenia od zależności do większej niezależności. Koncentruje się na poszukiwaniach własnej tożsamości i konfrontuje swoje oczekiwania i ambicje z możliwościami ich zaspokojenia w otaczającej rzeczywistości. W dużym uproszczeniu oznacza to, że jeżeli młody nastoletni człowiek nauczy się takiej zdrowej autonomii, odcięcia się niejako od tego niezdrowego swojego środowiska rodzinnego, to jest dla niego bardzo duża szansa, że właśnie te negatywne konsekwencje domu alkoholowego nie zostaną z nim tak mocno na całe życie. Jak pokazują badania trzecia dekada życia, czyli nasze lata dwudzieste, są tak kluczowe, ponieważ to w tym okresie poszukujemy naszego celu i sensu w życiu. I jeżeli go odnajdziemy, odnajdziemy w czymś zdrowym, bardzo mi się podoba ta taka egzystencjalna, bym powiedział, perspektywa, to właśnie trochę nie, nieważne jak... Ciężkie rzeczy nam się przytrafiły wcześniej, jakie mieliśmy trudności na początku, potrafimy gdzieś to nasze życie wyprowadzić na prostą, i później, w tym jeszcze okresie, kiedy jesteśmy tak podatni na kształtowanie, no, potrafimy ustrzec się przed wieloma tymi negatywnymi konsekwencjami. W odnalezieniu celu i sensu bardzo pomocne może być dobrze układające się życie zawodowe, w którym cechy wyniesione z dysfunkcyjnego domu, takie jak nieufność, wysokie wymagania, gotowość do ryzyka i ciągła potrzeba kontrolowania stały się pewnymi atutami. Jeśli tylko jednostka nauczy się radzić sobie z własnymi emocjami, może z dużym sukcesem wykorzystać te cechy do budowania szczęśliwego życia. Wedle badań niezwykle istotny jest też pewnego rodzaju łód szczęścia, bo jeżeli los postawi na drodze DDA odpowiednich ludzi, którzy nauczą ich ufności, bliskości i oddzielania przeszłości od teraźniejszości, to również może to mieć dla nich niesamowicie uzdrawiający wpływ. Dużo tego było, ale mam nadzieję, że była to taka wartościowa piguła wiedzy, nie taka zupełnie jednostronna, chciałem pokazać to zjawisko właśnie z różnych stron, dajcie koniecznie znać w komentarzach, bo chciałbym wracać jeszcze do tego tematu, to jest też temat, który gdzieś nam się wiąże też w pewnym sensie z moim życiem, choć uważam, że całkiem nie najgorzej sobie poradziłem, więc myślę, że będę jeszcze do tego obszaru wracał, dajcie znać w komentarzach może jakie wątki chcielibyście, żebym jeszcze poruszył, jest to niesamowicie szeroka dziedzina. Polecam Wam też bardzo, jeżeli jakkolwiek Was to dotyczy, jakaś trudna przeszłość, dysfunkcyjne wzorce z domu, to e, naprawdę książkę Toma Hellstena, e, link do niej znajdziecie w opisie, no ja, mi, mi ta książka bardzo, bardzo dużo dała. Zapraszam też na mój Instagram, tak jak wspominałem, po więcej inspiracji, więcej wiedzy, przemyśleń psychologicznych. Zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie wracać po kolejne, mam nadzieję, że wartościowe materiały i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.